Materiał zrealizowany przy współpracy z firmą RepTiPlanet, która jest producentem sprzętu terrorystycznego. Jeśli nie chcesz karmić swoich węży gryzoniami, to kup sobie pończosznika. Bardzo często dostaję od Was wiadomości, że bardzo byście chcieli hodować węża, ale niestety nie jesteście w stanie nakarmić go gryzoniem. Że szkoda Wam tej myszki czy tego szczurka, nawet jeśli on jest rozmrożony. W związku z tym ja Wam dzisiaj przedstawię całą dużą grupę węży, które karmimy dżdżownicami, rybami, ślimakami, kijankami, żabami. I te węże to właśnie pończoszniki. Oczywiście część hodowców potrafi swoje pończoszniki przestawić na noworodki mysie czy noworodki szczurze, ale to nie jest akurat temat tego odcinka. Generalnie pończoszniki to dosyć małe i smukłe węże. Rosną od 50 cm do maksymalnie 1,30 m. I tutaj macie dorosłą samicę Tanophis sirtalis infernalis, a tutaj mamy dorosłego samca Tanophis sirtalis infernalis. Zobaczcie sobie, jaka jest ogromna różnica pomiędzy wielkością samicy a samca. To też jest charakterystyczna cecha dla tych węży. Często w filmach przyrodniczych widzimy duże kotłowiska węży, gdzie powiedzmy kilkanaście samców, niekiedy nawet kilkadziesiąt, walczy między sobą o względy jednej samicy. Takie zachowanie jest właśnie charakterystyczne dla pończoszników, zwłaszcza w okresie wiosennym, kiedy skończy się ich sen zimowy, czyli hibernacja. I mniej więcej po czasie 3 miesięcy rodzi się od kilkunastu do nawet 40 maluchów. Pończoszniki są jajożyworodne, czyli samica rodzi maluchy, które są praktycznie zdolne do samodzielnego życia. Nie ma tam jajek, nie ma tam inkubacji, także jest dosyć ułatwiona ich hodowla. Tutaj mamy świeżo urodzone maluszki gatunku Tanophis marcianus. To, że jeden z nich jest albinosem, świadczy o tym, że jego rodzice są heterozygotami na albino. Takie maluszki karmimy kawałkami dżdżownic lub rozdrobnioną rybą. W związku z tym, że to są małe, smukłe węże, to terrarium nie musi być szczególnie duże. Powiedzmy dla jednego osobnika maksymalnie 80 cm, dla pary lub grupy maksymalnie do metra. Nie musi terrarium być specjalnie wysokie, jakieś 40 cm wystarczy, ale w związku z tym, że to są węże związane ściśle z środowiskiem wodnym, to przydałby się duży zbiornik z wodą. Niektórzy hodowcy, którzy lubują się w terrariach biotopowych, budują dla tych węży akwaterarium. W środowisku naturalnym pończoszniki występują na ogromnym obszarze Ameryki. Pończoszniki żyją od połowy Kanady przez całe Stany Zjednoczone, aż praktycznie do Zatoki Meksykańskiej i kawałka Meksyku. Także ogromny połać terenu, gdzie takie malutkie węże występują. No ale Kuba Zając będzie miał nerodię, a ja będę miał swoje pończoszniki. No. Jeszcze wracając do urządzania terrarium dla pończosznika, to w związku z tym, że to jest mały, smukły wąż, to możemy te terrarium obsadzić roślinami, nawet żywymi, ponieważ on jest lekki i najnormalniej w świecie nie zniszczy nam tego wystroju. Jeśli karmimy pończoszniki żywymi rybami, to możemy rybki wpuścić bezpośrednio do pojemnika z wodą, wąż sobie je upoluje. Jeśli karmimy martwymi rybami typu stynka albo kawałkami dżdżownic, to możemy taki pokarm podać wężowi do terrarium normalnie na talerzyku. Jeszcze jeden ważny warunek, aby Wasze węże były zdrowe. Zwłaszcza gdy karmicie tylko jednym rodzajem pokarmu typu ryba,
musicie od czasu do czasu dodawać witaminę B1. Generalnie, im większe urozmaicenie pokarmu, tym wasz pończoszник będzie zdrowszy. Maluszki możecie karmić nawet kilka razy w tygodniu. Takie duże egzemplarze wystarczy, że raz w tygodniu nakarmicie. Wśród pończoszników mamy wiele gatunków i podgatunków. Różnią się wzorem, kolorem. Są wkratki, ciapki, paski. Mamy czarne z niebieskim, czarne z czerwonym. Możemy także hodować albinosy. Przedział temperatur nie powinien być zbyt wysoki. Wynosi od 20 do 30 stopni, z tym, że temperatura na noc jeszcze powinna spadać. Do ogrzania takiego zbiornika potrzebna nam będzie mata niewielkiej mocy. Tutaj mamy akurat 14-watową. Dodatkowo w ciągu dnia takie terrarium możemy oświetlić lampą LED-ową, która daje ładne światło, nie powodując podniesienia temperatury. Nie. Jaki jest w dotyku? Taki szorstki. On gryzie często? Tak, gryzie ryby. Słuchajcie, dostałem przesyłkę sprzętu z firmy RepTiPlanet. Będę go testował w swoich terariach, ale żeby to nie był taki zwykły unboxing, to otworzymy to na szybko. Jeśli to jest, o, to się już przyda od razu do pierwszego filmu. Lampa LED-owa, która będzie dobrze oświetlać, a nie będzie podnosić temperatury w terrarium. Fajnie, że nic nam się nie zniszczyło przy tym unboxingu. I znalazłem też coś dla was. To znaczy, jak już niektórzy wiedzą, 10 koszulek z firmy RepTiPlanet dla pierwszych 10 osób, które wpiszą komentarz koszulka RepTiPlanet. Niestety rozmiarówka jest tylko L i M.